Mam dla was porcję informacji o tym, co obecnie dzieje się w tym czasie, w którym jesteśmy. Zapisałam sobie na kartce, bo tego jest dużo. Więc będę się streszczać. Zacznijmy od tego, co już właściwie zostało dzisiaj powiedziane przez Artura i przez Agatę. Ja o tym też mówiłam może jakieś 2-3 miesiące temu, kiedy mówiłam do was takie krótkie poselstwo o tym, aby nie łatać starych dziur, ale zmienić całkowicie nawierzchnię. Pamiętacie to? Jest potrzeba, aby definitywnie zamknąć stare rzeczy. Jesteśmy w okresie łaski, ale nie możemy wlewać nowego wina do starych bukłaków, bo to rozsadzi. Prędzej czy później. Jesteś w takim miejscu i zastanawiasz się, jak połączyć jedno z drugim, stare z nowym. I widzisz, że pewne rzeczy nie działają. Widzisz, że tam właśnie jest brak owocu. Widzisz, że coś dogorywa. Ale próbujesz to jeszcze jakoś reanimować i łatać te dziury i uszczelniać te miejsca. Tylko to jest zupełnie niepotrzebne. Z twojej perspektywy wygląda to tak, że ty to utrzymasz przy życiu. Ale ja ci powiem, że tego nie utrzymasz przy życiu. Amen. Co ma umrzeć, ma umrzeć. Co ma być zamknięte w twoim życiu, ma być zamknięte w twoim życiu. Nie próbujmy wskrzeszać i reanimować tych rzeczy, które mają paść. One mają paść. A ty nakładając kolejną warstwę czegoś nowego do tego, co jest stare, wiesz, co ty tak naprawdę robisz? Ty tylko przedłużasz ten moment tej swojej stagnacji, tego swojego cierpienia, bo i tak czy siak to będzie musiało paść. Tylko od ciebie zależy, czy ty zgodzisz się z Bogiem i puścisz te rzeczy teraz, czy ty odwleczesz w czasie swoją sytuację, bo ona nie ulegnie zmianie. Z twojej perspektywy wydaje się, że jak dołożysz te nowe elementy do starego, to jakoś to będzie. Ja ci mówię tak, na jakiś czas tymczasowo okej, ale w najmniej oczekiwanym przez ciebie momencie, w najgorszym dla ciebie momencie po prostu rozsadzi ci. Rozsadzi ci te rzeczy. Nie utrzymasz tego. Powiem dalej. Kiedy puścisz to, co jest stare, całkowicie, kiedy przestaniesz reanimować te trupy i pozwolisz, żeby tam umarły, to wejdziesz w miejsce chwilowej pustki i dyskomfortu. I tego nie możesz się bać. Zanim pojawią się rzeczy nowe, jest taki moment przejściowy. Najpierw stare musi odejść. Amen. Jest moment przejściowy i dopiero wchodzisz w nowe rzeczy, w nową perspektywę. Nie bój się tego czasu chwilowej pustki, kiedy puścisz tam te rzeczy, które tak trzymałeś pazurami. Nie bój się chwilowego dyskomfortu, bo będziesz musiał nauczyć się zobaczyć różne rzeczy z innej perspektywy. Będziesz musiał zaadoptować się w pewnym sensie do nowych warunków, które w tym momencie będą cię czekały. Ale nie możesz się tego bać. Nie przyspieszaj tego. Pozwól, aby te rzeczy działy się w swoim tempie. Natomiast dla nas najważniejsze na ten moment jest to, żeby ostatecznie zamknąć stare. Ostatecznie pozwolić, aby to umarło. Nie możemy mieszać dwóch różnych gatunków. To nie ma opcji, żeby to przyniosło kiedykolwiek błogosławieństwo. Amen. Także to jest pierwsza rzecz. Druga. Jesteśmy w czasie łaski. W czasie łaski się odpoczywa, a nie zacharowuje. Amen. W czasie łaski się zwalnia, a nie przyspiesza. W jakim sensie? O tym była mowa jakiś czas temu, że to diabeł cię gna, z tym batem za tobą leci i tak, tu presja, tu szybko, tam szybko, kurczę, w ogóle doby mi nie starcza. Nie w ten sposób. Zobacz, jak funkcjonujesz. Mamy pracować mądrze, a nie ciężko. Amen. Mamy korzystać z łaski. Na tym polega właśnie korzystanie z łaski. I teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Jak zarządzasz swoim czasem? To jest bardzo istotne. Ci z was, którzy mówicie, nie mam czasu. To, co mówicie, to się dzieje w waszym życiu. Jeżeli wyzwalasz takie słowa, amen, proklamujesz, nie mam czasu, wiecie, co się stanie? Nie będziesz miał tego czasu. Będziesz z tego czasu okradziony. Ale zwróć też uwagę, jak tym czasem zarządzasz. Nie mówię teraz tylko i wyłącznie o tej mowie, która jest punktem wyjścia, ale też o tym, jak realnie zarządzasz swoim dniem. Zarząd czasem i ustalenie priorytetów
W czasie to są dwa kluczowe elementy na ten moment, bo niektórzy z was mają tak. Cały wieczór siedział na Netflixie, o 23 sobie przypomniał, że ma raport dla szefa do zrobienia na drugi dzień. I później jest panika, w nocy siedzi, robi raport i później mówi, nie miałem czasu, żeby spać, a tyle mam zajęć. Tylko jak zarządziłeś swoim dniem? Jak ustaliłeś priorytety? Co jest dla ciebie istotne? Albo niektórzy mówią, nie mam czasu się modlić, albo nie mam czasu pójść na ewangelizację. Jak zarządziłeś swoim dniem? Na co przeznaczyłeś swoje 24 godziny? To jest istotne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. I co dalej z tego też wynika? Zobaczcie, kiedy... Użyję takiej analogii. Wyobraźcie sobie, żebyście jechali pociągiem. Powiedzmy, że to jest pociąg jakiś taki ekstra szybki, jakieś pendolino. Przejeżdżacie przez pewną miejscowość tym pendolino. Przez okno przesuwają wam, widzicie, przez okno tylko i wyłącznie pewne plamy obrazu. Ten obraz się bardzo szybko przesuwa, nie widzicie szczegółów, ale wyobraźcie sobie, że tą samą trasę przejeżdżacie jakimś wolniejszym pociągiem, powiedzmy regionalnym. Macie czas, aby zaobserwować, co dzieje się za oknem. Macie możliwość, aby dostrzec mnóstwo szczegółów. To też jest dla nas istotne, dlaczego ja mówię o tym, że własne się zwalnia. Ponieważ zobaczcie, że kiedy zwolnicie, uwolnicie ten czas na rzeczy istotne, ale w ogóle nie będziecie mieli tej presji, tego czasu. Będziecie dostrzegać mnóstwo różnych elementów, które są wokół was, które do tej pory nie były przez was postrzegane, czy w ogóle nie widzieliście ich z uwagi na to, że pędziliście. Te wszystkie elementy, one są wokół was, tylko że wy biegnąc do przodu nie widzicie, potrzebujecie w pewnych elementach zwolnić, potrzebujecie zobaczyć bardziej precyzyjnie, szczegółowo, z czym macie do czynienia. Bo zobaczcie, że to jest diabelskie oszustwo, że nie mam czasu i ja teraz nie zdążę. Ale jeżeli obejrzysz, zwolnisz i obejrzysz dokładnie dane zjawisko, zobaczysz mocne strony, słabe strony, zobaczysz bardzo szczegółowo wszystkie elementy, to będziesz mógł zadziałać w sposób bardzo precyzyjny, konkretny. Czyli ostatecznie to ci przyniesie sukces. Nie bieganie na oślep, bicie właśnie głową przez jakieś tam mury. Rozumiecie, o co chodzi? Tu chodzi o to, żebyśmy po prostu w ogóle wykorzystali ten czas. Nie uważaj, że tego czasu ci nie starczy na pewne rzeczy. W Bożym Królestwie nie ma opcji, bo nieodwołalne są dary i powołania, więc tobie tego czasu nie zabraknie. Ty nie musisz się na to spinać. Po prostu ty żyj tym, co jest tu i teraz dla ciebie dostępne. Nie wybiegaj nie wiadomo gdzie, w swoich myślach, w swoich działaniach. Bądź otwarty i skupiony na tym, co tu i teraz. Daj sobie czas na obejrzenie, na analizę danego zjawiska. Nie leć na oślep. To jest bardzo ważne. O tym Tadek jakiś czas temu mówił. Musimy działać też na podstawie objawienia, więc potrzebujemy obejrzeć pewne zjawiska, mieć na to czas. Nie lecimy jakkolwiek, nie robimy czegokolwiek. Potrzebna jest nam precyzja, potrzebne są nam konkretne wytyczne. Dalej. W tym czasie musisz zrozumieć taką rzecz, że wokół ciebie są inni ludzie i oni są po to, aby ci pomagać. To jest teraz ważne, aby nauczyć się ze sobą współpracować. Amen. I wykorzystywać nawzajem swój potencjał, swoje możliwości, jakie mamy. Mówię to i na poziomie Kościoła, ale też mówię na poziomie waszego indywidualnego funkcjonowania, czy waszych firm. Nauczcie się tego, że wokół was są ludzie do pomocy. Łaska nie polega na tym, że jesteście samowystarczalni. Łaska polega na tym, że macie pomoc, że macie przychylność i macie możliwości, które wynikają z tego, że wokół was są różni ludzie, którzy dopełniają was. Tam, gdzie wy jesteście słabi, tam są różni ludzie, którzy są w tych elementach mocniejsi. I chodzi o to, żeby teraz uczyć się współdziałać ze sobą, współpracować na różnych obszarach. Musimy się tego zacząć uczyć, słuchajcie, bo my jesteśmy jacyś i my tylko dojdziemy do jakiegoś miejsca. Mamy jakieś swoje granice, ale ktoś może być wielością moich oczu, ktoś może być wielością mojej siły. Chodzi o to, żeby uczyć się angażować w swoje własne życie, otwierać się na innych ludzi, wykorzystywać to, co już mamy. Jeżeli masz firmę, naucz się, albo w ogóle jesteś kierownikiem, liderem, jakkolwiek, naucz się delegować zadania. To nie jest tak, że ty musisz wszystko od początku do końca robić sam. Tylko korzystaj z pomocy różnych ludzi, których masz i stosownie do ich możliwości przydzielaj im różne zadania. Po prostu. To jest łaska. Dalej, jeżeli chodzi o trudne okoliczności, które mogą mieć miejsce w twoim życiu, od czasu do czasu przechodzimy różne sytuacje. Przejdziesz je dzięki temu, że będziesz dalej rozwijał swoje silne życie modlitewne. Amen.
Buduj swoje życie modlitewne. To jest twój punkt wyjścia. Sytuacje mogą być trudne, mogą być niesprzyjające. Patrząc na to z zewnątrz, może ci się wydawać, że nie ma rozwiązania, nie ma wyjścia. Ale jeżeli będziesz budował swoją modlitwę, będziesz budować swoje życie modlitewne w swojej komorze, ty przejdziesz różne okoliczności trudne. One cię nie zniszczą, one cię nie zgnębią. Ty będziesz rozwijał się i rósł w trudnych okolicznościach, będziesz się umacniał. Nastąpi pewnego rodzaju metamorfoza, twoje wzmocnienie, twoje zasilenie, ale ty musisz zacząć budować swoje życie modlitewne. I to jest istotne bardzo w tym czasie, żeby to robić. Dalej, w tym okresie czasu też bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, jaka jest różnica między wiarą a niewiarą. Z łaski przez wiarę. Wiecie, że wiara jest tym takim narzędziem do tego, aby korzystać z łaski. Nie ma innej możliwości. Amen. I ważne jest to, żeby zrozumieć, jaka jest różnica między człowiekiem wiary a człowiekiem niewiary. A będzie się powiększać i poszerzać ta granica. Będzie to jeszcze bardziej obnażone i widoczne, kto wierzy, a kto nie wierzy. Różnica między człowiekiem wiary a niewiary jest taka, że oboje patrzą na to samo zjawisko, na tą samą okoliczność zewnętrzną. Ale człowiek wiary, pomimo tego, co widzą jego oczy, co słyszą jego uszy, jakie informacje do niego spływają, jakie jest jego doświadczenie, decyduje się dalej wierzyć, a człowiek niewiary temu ulega. I to jest po prostu jedyna różnica. To jest kwestia, na co patrzysz. Patrzymy na to samo, ale zobaczcie, człowiek wiary, a człowiek niewiary będą patrzyli na to samo zjawisko, ale jakby z dwóch różnych rzeczywistości, z dwóch różnych perspektyw. I dojdą w związku z tym do dwóch różnych wniosków. To jest też ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Dalej. Bóg mówi w ten sposób, że On współdziała z tymi, którzy Go miłują. Nie? Współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. My bardzo często mamy takie pojęcie, że Bóg współdziała z nami we wszystkim ku dobremu. Na tym kończymy. A później dziwimy się, że pewne rzeczy się nie dzieją w naszym życiu, nie widzimy pewnego błogosławieństwa i zastanawiamy się, co jest nie tak z tym Bogiem albo co jest nie tak z nami. Ale właśnie Słowo mówi w ten sposób. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest istotne. Z tymi, którzy Go miłują, czyli są posłuszni Jego przykazaniom. To nam nie może umknąć. Więc jeżeli chcesz widzieć, że błogosławieństwo Boże i chcesz realnie doświadczać tej współpracy Boga z tobą, to zauważ, w jakich parametrach to działa. Tylko kiedy ty stajesz na prawdzie. Bo Bóg przyznaje się tylko do swojej prawdy i On tylko porusza się w swojej prawdzie. Więc i tylko w tych parametrach to słowo jest aktualne i jest aktywne dla twojego życia. Nie inaczej. Nie poza tą prawdą. Więc twoje posłuszeństwo prawdzie jest punktem wyjścia. Dalej. Co jest jeszcze istotne? Niedbałość w tym okresie czasu będzie przynosiła większe straty. Dokładnie. Człowiek niedbały straci podwójnie. Słuchajcie. Człowiek niedbały straci podwójnie. Człowiek niedbały otwiera się na przekleństwo. Także zwróćcie w ogóle na to uwagę. Kolejna rzecz. Będzie się podnosiło prawo i będą różnego rodzaju naciski zewnętrzne na twoją osobę. Przez ludzi, którzy są pod prawem, przez ludzi, którzy są samosprawiedliwi. Oni będą mogli naciskać na twoje życie i wywoływać różnego rodzaju presję po to, żeby znowu wtłoczyć się w ciebie w system prawa i samosprawiedliwości. I też na to zwróć uwagę. Teraz jesteśmy w okresie łaski, ale mogą być różnego rodzaju właśnie naciski zewnętrzne od ludzi, okoliczności, środowisko, sytuacje, które będą chciały ponownie cię w to wtłoczyć. Nie pozwól na to. Amen. I kolejna rzecz. Sądź sprawiedliwie, a nie na podstawie pozorów. To też jest bardzo istotna rzecz, żebyśmy brali pod uwagę całość informacji, nie tylko pewne elementy. Nie sądźmy na podstawie pozorów, nas nawzajem, różnych okoliczności, bo kiedy będziemy patrzeć na zjawiska, na siebie nawzajem w sposób subiektywny, to my będziemy widzieli tylko jakiś wycinek. Jeżeli ten wycinek dla nas będzie tym punktem wyjścia, to my będziemy działać w sposób niekompletny, niewłaściwy, bo na przykład wyzwolimy pewne modlitwy, które absolutnie nie mają sensu, albo zajmiemy się działaniami, które przyniosą tylko połowiczne rozwiązania, ponieważ tylko tyle oceniliśmy. Musimy uczyć się w sposób obiektywny patrzeć na zjawiska, czyli zbierać po prostu zbierać po prostu w ogóle fakty. Musisz mieć materiał dowodowy. Co jest jeszcze dalej istotne? To, żebyśmy
rozwijali w sobie logiczny sposób myślenia. Klasyczna definicja w logice dotycząca prawdy mówi, że prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. Amen. Weryfikuj, czy twoje myśli, czy twój subiektywny ogląd, jakkolwiek, czy on jest zgodny z rzeczywistością, czyli z Chrystusem, z tym Bożym punktem widzenia, z Jego prawidłami, z wymianą krzyżową. Jeżeli jest co innego w twojej głowie, a co innego widzisz, inne są fakty, to znaczy, że to jest brak logiki, a diabeł kocha nielogicznych ludzi. Amen. I wykorzystuje to, kiedy człowiek nie jest logiczny. W związku z tym to jest istotne, że po prostu tak jak myślisz, weryfikuj, czy twój sposób myślenia jest zgodny z faktami, bo jeżeli nie, to do roboty. I na samym końcu taka jeszcze jedna informacja ważna dla nas, dotycząca zdrowia. Mówię to do tych z was, którzy zaniedbaliście swoje zdrowie. To jest ten moment, żeby się sobą zająć. Nie tylko na poziomie swoich dusz, nie tylko dbamy o swoje duchy, ale musimy zacząć dbać o swoje ciała. A wiem, że wielokrotnie jest tak, że ciało jest pozostawione samo sobie, jako to nieważne, bo przecież rozwijamy ducha, bo chodzimy na terapię, zajmujemy się swoimi duszami, ale to ciało właściwie jest nośnikiem, tak? Amen. I to ciało jest punktem wyjścia. Zobaczcie, że tak jak co roku robimy sobie przeglądy techniczne samochodów, sprawdzamy, jak działają wszystkie tam elementy w tym samochodzie. Tak samo raz do roku powinniśmy zrobić sobie przegląd siebie samych. Dlaczego tego nie robimy? To jest takie proste. Róbcie podstawowe badania. Chodźcie zrobić sobie podstawowe badania. Jeszcze raz to powtarzam, bo wiele osób to zaniedbuje, bo mówi, a nic mi nie jest, to ja w takim razie nie potrzebuję. Ale tu chodzi o co? Chodzi o to, że my sprawdzamy, w jakim jesteśmy miejscu. Tak jak sprawdzasz swoją duszę, jak sprawdzasz swoje myśli, o czym myślisz. Dlaczego nie sprawdzasz, w jakim miejscu jest twoje ciało? A może musisz zmienić dietę? A może musisz zmienić tryb życia? A może musisz zwalczyć stres? A może musisz więcej spać? A skąd ty masz to wiedzieć, jeżeli ty nie weryfikujesz, w jakim stanie jest twój organizm? Wiecie, o co chodzi? Amen. Więc prośba też taka, żebyście na to zwrócili uwagę. I tak tylko zerknę, czy to jest wszystko, co chciałam wam powiedzieć? Tak. Także amen. Amen.